Dobry wieczór. Powiem tak, wynik może o tym nie świadczy, ale zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować się dobrze do tego meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przeciwnik będzie walczył, będzie chciał pokazać, że gra u siebie, że mimo swoich problemów, że wyjdzie na pewno zmobilizowany i na pewno nikt nie zlekceważył z naszego zespołu tego przeciwnika. Myślę, że weszliśmy w ten mecz nieźle, bo stworzyliśmy sobie dwie stuprocentowe sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy i dostaliśmy bramkę. I ta pierwsza połowa, jeżeli chodzi o te sytuacje z naszej strony, to myślę, dosyć łatwo dochodziliśmy do nich, natomiast kompletnie dzisiaj zawiodła, oczywiście nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj tych sytuacji stworzyliśmy i zawiodła kompletnie skuteczność i wydawało się, że gdybyśmy byli w stanie strzelić tą jedną bramkę, może mogłoby się wszystko odwrócić, zespół nabrałby wiary, natomiast no, nie byliśmy w stanie w tej drugiej połowie już stworzyć sobie takiej sytuacji, nie mieliśmy przewagi, a przeciwnik też parę razy groźnie wyszedł z kontrą, dlatego na pewno zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, wiemy, że czeka nas naprawdę bardzo ciężka końcówka. Mieliśmy niezłą sytuację, graliśmy dobrze w poprzedniej części sezonu, natomiast teraz mamy pewne sprawy, które cały czas staramy się załatwić i na pewno nasza sytuacja jest trudna, ale zrobimy wszystko na pewno, żeby się z tego wykaraskać. No, że gratulacje serdeczne oczywiście. Gratuluję tej wygranej. I proszę pana, aby pan ocenił ten mecz. Dziękuję za gratulacje. Już dawno słyszeliśmy o gratulacjach. Na pewno bardzo cieszy to zwycięstwo i ono przyszło naprawdę niełatwo. Nie ukryłem, że mieliśmy na początku dużo szczęścia, ale czasami w sporcie ona bardzo, bardzo potrzebna. Tam też strzeliliśmy fajne dwie bramki i z tyłu na zero. Także no, bardzo się cieszymy, także, bo już jak mówię, no, dawno to i w szatni, tak atmosfera. Szkoda, że tak późno. Dużo zmian w składzie Ligier. Pan już powoli jakby sprawdza zawodników pod kątem drugiej ligi. Kto się przyda, kto nie, bo są zmiany w składzie. Młodzi grają. No, może i to i też nie ukrywam, że chcemy jak najwięcej punktów zdobyć pro junior. Także próbujemy i to wiadomo. No. Są młodzi zawodnicy, to trzeba ich na kilku pozycjach spróbować, nie? Także tylko po to tak dużo młodych. Nie? No i dobrze, i teraz jedziecie na mecz z Odrą Opole, która no, ostatnio niezłą pasę ma. Da się z taką Odrą tam nawiązać wyrównaną walkę w takim składzie młodzieżowym? No próbujemy w każdym meczu, nie? No to i tym przegranym przed ostatnim z Radomiakiem, no walczyliśmy ile mieliśmy sił, nie? Dzisiaj, jak mówię, no potrzebowaliśmy troszeczkę szczęścia i na pewno będziemy walczyć do końca, także młody zawodnik, on musi pokazać, że jest warty tu zostać albo pracować na swoją przyszłość, także tu nie ma mowy o jakiś, że nie będziemy walczyć i tak dalej. I jeszcze na koniec poproszę, aby pan powiedział coś kibicom, nie wiem, dedykuje pan tą wygraną, bo wszyscy tak długo czekaliśmy już. No oczywiście, że miło było, że tak już spadliśmy z ligi, ale i tak kibicy przyszli nas jakby z wiarą, że będziemy walczyć do końca i wygramy mecz. Także naprawdę to bardzo, bardzo cieszy i bo tak różnie było.